czerwcu zakończył się sezon w koszykarskiej Tauron Basket Lidze. Zawodnicy odpoczywają, a zarząd pracuje nad kadrą na nowy sezon. Większość naszych młodzieżowców, no, tak w cudzysłowie młodzieżowców, ma ważne kontrakty, są to kontrakty długoletnie. W związku z tym ta najważniejsza część składu, czyli polska kadra, jest właściwie zamknięta. Mam na myśli Michała Sokołowskiego, który ma nadal ważny kontrakt, Łukasz Bodarek, Daniel Szymkiewicz, Damian Jeszkę. Kontrakty wygasły zawodnikom zagranicznym. Asystent trenera Piotr Kardaś twierdzi, że jest szansa na pozostanie zawodników w Radomiu na kolejny sezon. Na pewno Torrey Thomas wyraził chęć pozostania. Będą trwały rozmowy cały czas. Z CJ-em sprawa może się troszeczkę skomplikować, ale nie mówimy, że nie. Będziemy prowadzili rozmowy. Na rynku transferowym na razie cisza. Hitów możemy spodziewać się na przełomie lipca i sierpnia. Czekamy tak naprawdę spokojnie w tej chwili na to, co się wydarzy na rynku. Wiadomo, że im dłużej będziemy czekali, też ceny będą zawodników spadać, a dzięki temu będą w zasięgu naszego budżetu. Władze klubu zapowiadają, że nowa kadra będzie przynajmniej na takim samym poziomie, jak ta, która wywalczyła wicemistrzostwo kraju i Puchar Polski.